Siema, tu Hylo. Dzisiaj taki krótki filmik związany z przemyśleniami z wczorajszego dnia. No cóż, no, pojeździłem trochę tymi nowymi Dukatami. Podkreślam, motocykl na dotarciu, więc niekoniecznie tutaj opinia jest wymierna dokładnie, ale takie moje wstępne przemyślenie, że niekoniecznie nowe motocykle są lepsze. Podkreślam, bo zależy czego szukamy w motocyklu. Jednak pod kątem Street Fightera, no to patrzcie. Tu motocykl, który miał być baby Street Fighterem, w porównaniu z 1098 miał być troszkę łagodniejszą wersją. Dodali tu niby kontrolę trakcji, oczywiście ona działa. No i rzekomo ma troszkę mniejszą moc, mimo że jak patrzycie w moich poprzednich filmach, to wychodzi, że jest ona z litra w przeliczeniu większa niż w dużym Streetie. No i ma on dziki charakter, jest to w dalszym ciągu motocykl zero-jedynkowy. Troszkę łagodniejszy niż 1098, ale dalej zero-jedynkowy. Motocykl, który dopiero jak mu dajecie w palnik, jedziecie Street Fighterowo, wtedy jedzie jak należy. No i zapewne dlatego ten model nie zrobił kariery, został wyparty przez Monstera 1200, który był w podobnej kategorii cenowej. Miał, powiedzmy, trochę podobnych odbiorców, ale to sprawia, że dzisiaj na rynku wtórnym jest to całkiem unikatowa fura. Jest to motocykl cięższy do dostania i przede wszystkim jest to motocykl dla ludzi, którzy go chcą. Nie jest to maszyna dla każdego. Może i wszystkim się ten motocykl podoba, ale na pewno nie każdy by go chciał. A nowe motocykle, no cóż, wydaje mi się, że stały się takie troszeczkę, to są takie udomowione bestie. Czyli taki mąż, co jak był nastolatkiem, był narzeczony, to był takim chuliganem, pijakiem, zawadiaką, a teraz jest w razie czego odpowiednim żywicielem rodziny. Jak trzeba, to komuś przypierdoli, ale oczywiście sam z siebie agresji nie wyrzuca. Czy to źle? No pewnie, że dobrze, ale czy troszeczkę w tych czasach dzisiejszych nie zatracamy się z charakterem tych nowych maszyn? Nowe auta mają w sobie trochę miodu. Najwyżej tracimy względem kontroli trakcji, nadmiernej kontroli tych wszystkich systemów. W motocyklach też to następuje i mam wrażenie, że to sprawia, że te nowsze sprzęty, no nie będziemy już nigdy mieć motocykli typu Widowmaker, które będą dzikie, będą sprawiały wrażenie, że mogą nas zabić. Im nowsze maszyny, mimo że są coraz mocniejsze, to są coraz sprawniejsze, są efektywniejsze, a nie efektowne. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Ja oczywiście zapraszam na resztę moich filmów, również o tematyce motocyklowej, albo i przede wszystkim tutaj dla porównania. No i ciao!